Cześć, Peter z tej strony. Jedziemy do Piotrkowa Trybunalskiego na event woźpowy. Jak wygląda sytuacja, już pokażę. Sytuacja wygląda następująco, że mamy 70% baterii. Z tych 70% tak możemy policzyć, że około 20% jest płatnych, reszta bezpłatna. Jak widać, mamy też zresetowany pomiar i będziemy sobie tutaj wszystko mierzyć. 3 stopnie Celsjusza na zewnątrz. Dzisiaj mamy być przed 12. Zobaczymy, czy to się uda. Jedziemy przez supercharger jeszcze, żeby mieć zapas energii. Czy dojadę? Zobaczymy. No i jesteśmy. Supercharger Katowice-Murckowska. Kolejki nie było. Była jedna Tesla, ale już właśnie odjechała. Więc jesteśmy teraz tu sami. Pozostały czas do kontynuacji podróży 15 minut. 39%. Jak widać, ładują się po 1,70 zł teraz za kilowatogodzinę. Więc to można policzyć. Skoro startowaliśmy tak 69%, no 70% tam było, ale trochę zeszło na odparowanie i podgrzanie samochodu. Więc tam może jakoś spróbuję później pokalkulować te wszystkie rzeczy. Natomiast spójrzcie, 81 km zużyliśmy 22 kWh, liczenia energia 274 Wh na kilometr. Skąd tak duże zużycie? Podgrzewanie baterii do szybkiego ładowania. I podgrzewanie auta. Więc no czasem tak to wygląda na krótkich dystansach. No nie przejechalibyśmy w ten sposób za dużo. Natomiast teraz jedziemy do Focus Mall. Widać, że dojechalibyśmy niby na 0%. Mamy 166 km do przejechania w godzinę 54 minuty. Już pokazuje, że będziemy o 11:23. Trochę późno. No, ale jeszcze mamy zapas czasu do tej 12:00. Może się uda. Zobaczymy. A ja idę na Orlen na jakiegoś hot doga. No. Obok nas podpiął się Idrek z Białorusi. A my... znaczy ja zjadłem sobie... hot doga, wypiłem kawkę, wyrzuciłem śmieci, już mam 79%, więc dobijemy ten procencik i ruszamy. Planowany czas przyjazdu 11:20, a jest godzina 9:49, no powiedzmy 9:50, to takie chyba pół godzinki może, no może trochę mniej postój. Czy to dużo? Z kawką i hot dogiem na stacji? Ocencie sami. Mi nie przeszkadza. Zwłaszcza, że jestem jeszcze według planu w czasie. Już 80%. Więc powinniśmy się zaraz odpinać. Podsumowanie. Jesteśmy mniej więcej na miejscu, jest godzina 11:37. Dużo czasu szukałem miejsca parkingowego tutaj na parkingu Focus Mall. Mamy 32%, a statystyka wygląda następująco, że 251 km łącznie, energii zużyliśmy 57 kWh i średnia energia 227 Wh na kilometr. Nadal dużo, ale już bez takiej tragedii. Więc jak widać, zdecydowanie
tutaj było lepiej, a tutaj jest tylko 4,3% więcej niż prognoza zużycia przez głównie, no wiadomo, że prędkość, i bo jechaliśmy autostradą, oraz lekki wiatr. No to tak, tak to by wychodziło. Ja się idę teraz zorientować, co, gdzie, jak. Możliwe, że się później gdzieś jeszcze tutaj podładuję. No jak będziemy jechać z powrotem, to też na pewno będę zdawał relację. No, to na razie. No, event właściwie skończony. Zostało 24% baterii, a my jedziemy na ładowarkę Greenwaya na stacji Avia. Statystyka w tym momencie jest następująca, że 264 km, 61 kWh i średnia energia zużyta to 231 Wh na kilometr. No, jednak nie jesteśmy na Avi, bo na Avi było zajęte i był problem ze zastanowieniem ładowarki. Było 23%, przyjechałem tutaj, jest ładowarka Greenwaya, 112 kW, ale tutaj kolega się podpina z e-tronem, więc możliwe, że zaraz będzie spadnie. Pozostały czas 50 minut, bo ładujemy do 90%, żeby dojechać na jednego strzała do Krakowa. Mam nadzieję, że wszystko się uda. No ale z przygodami. Statystyka. 268 km, 62 kWh, średnia energia 231 Wh na kilometr. No, wróciłem z kawki, ciasta, porozmawiałem chwilę z kolegą tutaj, który się podpiął obok. No, był ze mną też na evencie. No, i mamy jeszcze 10 minut czekania, więc tutaj 70 kW to mało, troszeczkę jednak. I 50 minut to jednak już troszeczkę długo. No, ale jeszcze taka ciekawostka, że dlaczego kolega nie naładował się tam właśnie, jak wcześniej podjechał na tej stacji Avia, na tej ładowarce. Okazało się, że było to gniazdo, to złącze zepsute. Jakoś w aplikacji się nie wyświetlało statusu, więc nie dało się podpiąć. Więc dlatego teraz tutaj podzieliliśmy sobie moc. Na szczęście, że nie było więcej chętnych na ładowarki. Jakby jeszcze ktoś tutaj stał, to już byłby problem. A dlatego tylko trzy ładowarki, które dzielą moc, i to jedna darmowa, na którą nawet nie chciałem jechać tutaj w mieście. To trochę mało. I trochę za mało. No ale to wszystko kwestia infrastruktury do ładowania. To nie jest wina samochodu, bo samochód potrafi się szybko ładować, tylko infrastruktura troszeczkę nie domaga. No ale nic, ładujemy do 90% i ruszamy do Krakowa, prosto do domu. Zobaczymy, kiedy dojedziemy, z jakim stanem baterii. No, na pewno jeszcze będę raportował. No, 18.08, ładowanie zakończone. Ruszamy za chwileczkę. Mamy 90% w baterii i mamy do przejechania 234 km. Prognozuję 23% i 2 godziny 25 minut. 20.33 mam być na miejscu. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. A więc na szybko, statystyka końcowa. 22% baterii dojechaliśmy. Jest godzina 20.24, a tutaj mamy dystans 504 km, energia łącznie 110 kWh, średnia energia 218 Wh na kilometr. Teraz jechałem, no cisnąłem praktycznie 140, bardzo dużą część trasy, i 120 po SC. Tak to wygląda. Koniec trasy, a ja
Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.